W dzisiejszym panelu, który mam przyjemność poprowadzić, ja nazywam się Mirzejewski, kieruję Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych i trochę miałem wspólnego z klauzulami społecznymi. Wezmę udział pani Katarzyna Ołdak z Urzędu Zamówień Publicznych, już po kolei mówiąc. Kobiety oczywiście. Małgorzata Lublińska z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Karolina Cyran-Juraszek, ekspert ekonomii społecznej. Pani Elżbieta Sokołowska ze Spółdzielni Socjalnej Bydgoszczanka i dwóch mężczyzn, Ryszard Griner, burmistrz Byczyny i Tomasz Simanek, przyjaciel wszystkich, ekspert od spółdzielczości i ekspert ekonomii społecznej. Proszę Państwa, sprawa klauzul społecznych dotarła do Polski dość późno, przypomnę, bo dyrektywy ramowe, które Unii Europejskiej, które dotyczyły zamówień publicznych, wprowadziły te klauzule w prawie europejskim w 2004 roku. My doszliśmy do tego w roku 2009 w istocie, ale trzeba o tym pamiętać, że pewne rzeczy nie przychodzą od razu. To były rzeczy również bardzo mało znane w Unii Europejskiej. Udało się jednak wprowadzić takie zmiany na poziomie prawa krajowego, w przepisach zamówień publicznych. I pierwsze stwierdzenie, bo wokół tego tutaj dyskutujemy klauzule społeczne, ale właściwie co one oznaczają z punktu widzenia prawnego, żebyśmy mieli jasność, bo niektórzy myślą, że klauzula społeczna oznacza preferencje podmiotu ekonomii społecznej, czy preferencje spółdzielni socjalnej. Ale jak to jest naprawdę i bardzo proszę panią Katarzynę Ołdak z Urzędu Zamówień Publicznych jako pierwszą, no właśnie, co tak naprawdę jest istotą tego przepisu? Witam Państwa. Zacznijmy od tego, że w ustawie Prawo Zamówień Publicznych mamy dwa takie przepisy, czyli po pierwsze artykuł 22, który daje zamawiającemu możliwość zastrzeżenia udziału, ubiegania się o zamówienie tylko do wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. Czyli ten przepis ogranicza udział w postępowaniu tylko dla zakładów pracy chronionej, jeżeli zamawiający zdecyduje się go zastosować. I jest drugi przepis, o który pewnie bardziej chodziło panu Cezaremu, czyli artykuł 29, który daje zamawiającemu możliwość określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z zatrudnieniem osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i innych określonych w tak zwanych grupach zagrożonych wykluczeniem. I ten przepis nie ogranicza ubiegania się o zamówienie tylko dla konkretnych wykonawców, ale daje możliwość udziału w zamówieniu także przedsiębiorstwom prywatnym, którzy spełnią ten warunek, czyli zatrudnią przy wykonaniu zamówienia, co jest istotne, że te osoby muszą być zatrudnione przy realizacji tego zamówienia. Osoby właśnie z tych grup, które są określone w ustawie, jest to ustawa... Pan Cezary pomoże. Tak, w ustawie o zatrudnieniu socjalnym. Tak. I osoby, które uznajemy za zagrożone wykluczeniem społecznym. Te przepisy, tak jak już pan Cezary wspomniał, mają swoją podstawę w dyrektywach unijnych dotyczących zamówień publicznych, czyli dyrektywie numer 2004/17/WE i 2004/18/WE. Tam w preambułach tych dyrektyw, jak też w poszczególnych przepisach zostały takie możliwości określone. My implementowaliśmy te możliwości do naszej ustawy Prawo Zamówień Publicznych w 2009 roku. Czyli jak Państwo widzicie, żebyśmy mieli jasność, klauzula społeczna nie dotyczy podmiotowego preferowania konkretnego podmiotu i nie może z powodów przepisów europejskich. Określa tylko sposób realizacji zamówienia, czy w ramach którego możemy zatrudnić określone grupy osób. Tam jest jeszcze inna formuła o możliwościach tworzenia funduszu szkoleniowego.
Czyli to jest dosyć ważne, żebyśmy mieli jasność, że to nie jest tak, że podmiot ekonomii społecznej jest preferowany, tylko podmiot, który zatrudni na okoliczność realizacji zamówienia określoną grupę osób, bądź zatrudnia w momencie, kiedy zgłasza się, zatrudnia takie osoby. Więc dzisiaj mamy rok 2011, w zasadzie od półtora roku obowiązują już te przepisy, ale jakby też niewiele się zadziało. Niewiele się zadziało, bo to zresztą dosyć jest jakby jednoznaczne. Sam przepis nie zmienia rzeczywistości. Wymaga on tak naprawdę świadomości i dopracowania wielu, wielu elementów, które są taką otoczką samego przepisu prawnego. A wiemy doskonale, że generalnie ustawa o zamówieniach publicznych jest trudna i wymaga naprawdę często wysokich kompetencji. Jak jeden z pracowników samorządu na konferencji Instytutu Spraw Publicznych powiedział, że tak naprawdę wszyscy poszukują dobrego specjalisty od zamówień publicznych, bo boją się, że na tym tak naprawdę polegną czy w realizacji projektów, czy w realizacji różnych działań. Więc moje pytanie jest teraz do, jakby spojrzymy na ten przepis, o którym pani Katarzyna mówiła, od strony no właśnie takiej życiowej, z różnych stron, z punktów widzenia eksperckiej, samorządowej i spółdzielczej. Może zacznijmy od eksperckiej, czyli Tomek Szymanek. To króciutko, bo my rzeczywiście w Instytucie Spraw Publicznych staraliśmy się przyjrzeć, jak w praktyce te zapisy prawne, o których pani Katarzyna mówiła, działają. No i okazało się, że nie działają. To znaczy tak naprawdę udało nam się zidentyfikować kilka tylko przypadków. Jeden tutaj będzie też prezentowany, siedzi. Kilka tylko przypadków zastosowania tych klauzul w praktyce. No i w związku z tym zaczęliśmy pytać też i dlaczego tak się dzieje. I to, co nam się udało, że tak powiem, zidentyfikować, zobaczymy, czy państwo to też potwierdzą, no to po pierwsze nadal jest tak, że wiedza na temat tego, że istnieją takie rozwiązania, jest dość ograniczona, tak? To znaczy bardzo często ludzie od nas się dowiadywali, że w ogóle takie zapisy w prawie się pojawiły. Po drugie, nawet jeżeli ludzie wiedzą, że takie zapisy są, no to tak jak Czarek powiedział, one są tak ogólne, a z kolei prawo zamówień publicznych i jego stosowanie jest pod taką lupą z uwagi na korupcję i tak dalej, że zamawiający, czyli przede wszystkim samorządy, tak, mówią, no dobra, ale jak my to tak naprawdę mamy w praktyce zrobić? Tak, żeby z jednej strony Urząd Zamówień Publicznych nam nie dał po głowie, a z drugiej strony, żeby ci, którzy startują w przetargu, powiedzieli, że zaskarżają ten przetarg, dlatego że myśmy nie, w sposób nieuprawniony kogoś tam uprzywilejowali. Więc brakuje jakby praktycznych wskazań, praktycznych doświadczeń, jak to tak naprawdę robić, jak zapisać to w dokumentacji przetargowej. Po stronie oczywiście tych zamawiających, tak? Tu pani Małgorzata będzie opowiadać o doświadczeniach zagranicznych i to, co jest za granicą, to właśnie są różnego rodzaju poradniki, instrukcje i tak dalej, które właśnie wypełniają tę lukę, która u nas jest i stąd ludzie się boją to stosować. No właśnie brak doświadczeń, brak orzecznictwa też, ponieważ to nie jest jeszcze częsta przypadłość. No ale właśnie, odwołuję się jeszcze raz do tego, co Czarek powiedział. To nie jest instrument wsparcia ekonomii społecznej, to jest instrument, który pozwala łączyć wysoką jakość świadczenia usług czy dostarczania towarów z dodatkową wartością społeczną. Tą wartością społeczną jest integracja osób zagrożonych społecznym wykluczeniem, ale ona musi być na gruncie zamówień publicznych jakoś zmierzona. I to jest kolejny powód. Nie ma takich u nas na razie rozwiązań, zresztą na świecie też nie ma dobrych rozwiązań, które potrafiłyby w taki sposób policzalny pokazać, ok, myśmy się zdecydowali zastosować tą preferencję, dlatego że w wyniku tego mamy taki to, a taki policzalny efekt. Nie ma dobrych mierników, jak tą wartość społeczną dodaną mierzyć i to też odstrasza jakby od stosowania klauzul społecznych. No i ostatnia rzecz, o której też chcę powiedzieć, bo to jakby adresowałem bardziej do zamawiających, natomiast nie ma też jakby wiedzy i doświadczeń generalnie w ogóle z stosowaniem prawa zamówień publicznych po stronie przedsiębiorstw społecznych, tak?
po prostu ludzie tam nie wiedzą, jak wystartować przetargu, jak przygotować dokumentację przetargową i tak dalej, i tak dalej. I to też jakby powoduje, że z jednej strony oni sami nie są w stanie skorzystać z takich rozwiązań, z drugiej strony samorządowcy mówią, no tak, my to coś zrobimy, a oni tak sobie z tym nie poradzą, więc jakby ta druga strona też jest szalenie ważna. Ważne jest to, żeby przedsiębiorstwa społeczne też generalnie myślały o zamówieniach publicznych i były do tego przygotowane. A ostatnie zdanie tylko, a że jest o co walczyć, to świadczy fakt, że według szacunków mniej więcej 15% środków publicznych, które są wydatkowane w naszym kraju, idzie właśnie w formie zamówień publicznych. Także to są spore pieniądze, które też, że tak powiem, można wykorzystać na realizację tych dobrych celów. Dziękuję bardzo. No, jakby Państwo widzicie, znaczy z jednej strony widzimy, zamówienia publiczne to jest około 14-15% PKB. No to jest potężny rynek i również rynek dla ekonomii społecznej, ale widzimy, że no, sam przepis jeszcze nie, jak mówiłem, znowu wracamy do tego, niewiele zmienia, ponieważ i wykonawcy dostosowują się, i zamawiający szukają różnych rozwiązań. I to było takie spojrzenie ze strony szkiełka i oka, a teraz, no, mamy ludzi, którzy no, na co dzień muszą się zmierzyć z tym problemem, czyli od strony i wykonawcy, i zamawiającego. Czyli no, może pani Elżbieta Sokołowska, Spółdzielnia Socjalna Bydgoszczanka, no, która... No, wpadła na klauzule społeczne. Dzień dobry, witam Państwa. Rzeczywiście raz i to pierwszy przetarg, do którego spółdzielnia po utworzeniu przystąpiła, była zapisana klauzula społeczna. Miasto Bydgoszcz ogłosiło przetarg na likwidację tak zwanych dzikich wysypisk i no, zdecydowało się na ten zapis, ponieważ spółdzielnia została utworzona przez dwa podmioty prawne, Bydgoszcze, właśnie miasto Bydgoszcz i powiat bydgoski. No, dali nam jak gdyby fory w tym względzie. Do przetargu nie stanęliśmy sami, stanął jeszcze jeden podmiot. Natomiast nasza cena była na tyle konkurencyjna, że ten przetarg wygraliśmy. Natomiast było to jeszcze przed wyborami samorządowymi. Po wyborach zmieniło się zarząd miasta, zmienił się prezydent, zmieniła się opcja i nowy prezydent powiedział, że nie będzie stosował żadnych klauzul społecznych, nie będzie nikomu wychodził naprzeciw. Ma być tylko i wyłącznie cena, dlatego że budżet miasta jest bardzo cienki i żadnych dodatkowych preferencji żaden podmiot nie otrzyma. Także my jako spółdzielnia na dzień dzisiejszy oczywiście pracujemy, wygrywamy przetargi, ale stajemy na wolnym rynku, w pełnej konkurencji, bez żadnych zapisów i ma się zapisów dotyczących właśnie klauzuli społecznej i ma się to w tej chwili tak, że wygraliśmy około 13 przetargów, tym jeden był właśnie z tym wpisem, czyli to na dzień dzisiejszy jest to rząd wielkości 7%, jak gdyby tak liczyć matematycznie, a wartość to jest 200 tysięcy, bo taki był mniej więcej wartość, w zasadzie 300, bo tam było jeszcze dopisane 50% w momencie, kiedy będzie taka możliwość, czyli 300 tysięcy do 1 300 000 wartości tych zamówień publicznych, z których korzystaliśmy w wyniku wygranych przetargów, składania ofert, jak również do zamówień z wolnej rynki poniżej 14 tysięcy euro. I moje takie doświadczenie po rozmowach z osobami, które zajmują się zamówieniami publicznymi nie tylko w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, ale także w jednostkach miasta, to wygląda to następujące, to podejście, że generalnie jest niechęć, bo po pierwsze nie ma takiego obowiązku, tak usłyszałam też od jednej z osób, no po co my mamy to stosować, skoro nie ma obowiązku, tu jest określona niechęć, no więc nie stosujemy. Po drugie stwarza to
umysłach tych osób, które przygotowują te przetargi, urzędników, którzy będą egzekwować wykonane roboty, takie jak gdyby niebezpieczeństwo, że wybór takiego wykonawcy niesie za sobą niewłaściwą realizację zadania, bo te osoby no to w zasadzie z wykluczenia społecznego, z tych kręgów, no to zazwyczaj kojarzą się z osobami, które mają problemy alkoholowe albo niewiele potrafią, trudno je zmobilizować do roboty, więc będzie to źle wykonane i po co sobie w ogóle problemy brać na głowę. Poza tym kwestia również tego, że te podmioty ekonomii społecznej, jeżeli by nawet startowały, to są to małe firmy i w zasadzie to oni nie mają szans brać udziału w zamówieniu publicznym, bo trzeba wpłacić wadium, no, to pewnie nie mają pieniędzy, no bo skoro dopiero startują, no to skąd wezmą pieniądze? Pieniądze na zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Trzeba mieć z banku potwierdzenie, że konto ma określoną wielkość i będziemy w stanie kredytować takie zamówienie publiczne. Że trzeba kontrakt ubezpieczyć, więc potrzebne są też środki finansowe. Trzeba również ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej, no wykonawca musi się ubezpieczyć, więc są to dodatkowe problemy dla takiego podmiotu ekonomii społecznej, który utworzony jest przez osoby fizyczne, że nie ma tego zaplecza finansowego na pokrycie tych kosztów, jak również później na właśnie realizację, bo nie ma się środków na kredytowanie. Płatność jest nie mniejsza niż 30 dni, więc, a jeżeli przetarg jest duży, no bo 200, 300, 400 tysięcy, a nawet dla niektórych wartość robót w wielkości 10 czy 15 tysięcy, no niesie za sobą określony problem. No nie mamy tych środków, bo środki, które uzyskaliśmy na przykład z Powiatowego Urzędu Pracy, trzeba było przeznaczyć na zakup środków trwałych, bo takie są przepisy i po prostu ten problem też jak gdyby wisi tutaj z dwóch stron. Więc to są takie formalne, jak gdyby namacalne problemy, z którymi się spotkałam, ale jest jeszcze jeden problem. A mianowicie taki, ja tak po analizie tego całego przedsięwzięcia doszłam do wniosku, że przede wszystkim brak jest gotowości zamawiającego do pozytywnego podejścia do osób z obszaru wykluczenia społecznego i przekonania, że jest mierzalna ta wartość dodana tych kosztów społecznych. I moim zdaniem, a nie pracuję w ekonomii społecznej od paru miesięcy, tylko w zasadzie mogłabym powiedzieć, że spotykam się z tym zjawiskiem od bez mała 20 lat, bo w Bydgoszczy 18 lat temu, w zasadzie 19, został założony zakład robót publicznych i on też przyjmował osoby z bezrobocia do realizacji robót na rzecz miasta, tylko pracował w formie zakładu budżetowego, ale tamte problemy były dokładnie takie same i tak samo były artykułowane argumenty przeciw. I uważam, że gdyby była większa solidarność ludzi w akceptacji osób z tego tak zwanego marginesu społecznego, bo to jest pisany znak równości, to myślę, że byłoby mniej problemów, byłoby większe zrozumienie i byłaby większa chęć i pozytywne myślenie, żeby jednak te klauzule wprowadzać. Dziękuję. Dziękuję. Znaczy widzicie Państwo, że koleżanka poruszyła bardzo wiele problemów, które może nie wszystkie dotyczą wprost klauzul, ale w ogóle zamówienia, czy udziału ekonomii społecznej w zamówieniach publicznych. To, o czym była mowa w tej części, no, po pierwsze wizerunkowo jakościowej, tak? Bo to my tak naprawdę, znaczy trzeba o tym pamiętać. My, to, że możemy mieć pewnego rodzaju preferencje, to nie znaczy, że mamy sprzedać zamawiającemu byle co i za byle jakiej jakości. To musi być dobry produkt, tak samo jak każdy inny. To jest kwestia wyboru. Natomiast rzeczywiście przed nami jest jeszcze olbrzymi problem, na którym się musimy zastanowić. Być może to jest kwestia właśnie instrumentów finansowych, no właśnie związanych z wadium, z wchodzeniem w przetargi, bo to jest rzeczywiście olbrzymi problem, który musimy
rozwiązać. Być może tam za ścianą o tym, w instrumentach finansowych o tym rozmawiają, bo już nie pierwszy raz się spotykamy. No, to wcześniej na przerwie rozmawialiśmy tutaj z koleżanką z Gdańska, która mówiła o takim budowie systemu pośrednictwa, czyli ktoś w imieniu podmiotów ekonomii społecznej wchodzi właśnie jako ten z doświadczeniem, z możliwościami finansowymi, a podmioty robią to, wykonują to jako podwykonawcy. To jest jedna z możliwości, ale wtedy blokuje nam klauzulę, wprost klauzulę społeczną. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że to co jakby wyraźnie powiedziano, że znaczy po pierwsze oczywiście mamy generalnie problem taki, że niektórzy nie odróżniają marginesu od marginalizacji. To już jest pewien problem polityczny. Ale też na co koleżanka zwróciła uwagę, na kwestię woli politycznej, czyli wypełnienie treścią tego przepisu nie zależy, nie jest tylko, przepraszam, czysto biurokratycznym czy technokratycznym przedsięwzięciem, on polega na pewnym pomyśle politycznym, czyli są władze samorządowe, nie powiem, że administracja rządowa, ale samorządowe, które widzą, że jest to ważne. Którzy wiedzą, że to nie jest tylko kwestia wykonania, bo daną usługę czy produkt można zlecić każdemu, tak? Ale nie każdy oprócz tego, co zrobi, wniesie coś jeszcze. Ale na szczęście są tacy samorządowcy. Jeden z nich jest wśród nas, burmistrz Ryszard Gryner z Byczyny, no, który już zastosował klauzulę, no i próbuje je stosować. Dzień dobry Państwu. Stosujemy klauzulę, tak, oczywiście, z tym, że ja może na początek odniosę się do tego, co tu było wcześniej powiedziane. Proszę mi wierzyć, że prawdopodobnie dlatego nie chcą wójtowie, burmistrzowie, prezydenci tak ochoczo wchodzić w klauzulę społeczną z kilku powodów. Ja mogę się wypowiadać, jeżeli chodzi o gminy, nazwijmy takie małe, do 15 tysięcy. Proszę wziąć pod uwagę to, że na dzień dzisiejszy większość przetargów, które robimy, a może nawet i można powiedzieć niekiedy 100% przetargów tych pełnych, powyżej 14 tysięcy euro, to są wszystkie związane ze środkami unijnymi. Jak środki unijne, konkretny jest ustalony harmonogram realizacji, są bardzo sztywno ustalone daty pewnych etapów i stąd teraz jest pytanie, czy w momencie podjęcia decyzji o ogłoszeniu przetargu z klauzulą społeczną, czy firmy komercyjne już wiedzą o tym, jak można zrealizować klauzulę społeczną i czy wystartują do tego przetargu. Druga rzecz, czy firmy społeczne, które wystartują, będą w stanie zrealizować te sztywne ramy, bo tam nie ma możliwości spóźnienia się o dzień, o dwa, bo niestety projekt pada. I stąd każdy z tych włodarzy musi to brać pod uwagę. No jeżeli projekt nie zostanie rozliczony ze środków unijnych, to gmina niestety ma poważne problemy finansowe, bo musi w całości sfinansować ten projekt. I to jest taka jedna zasada. Następna zasada już przy realizacji samej klauzuli społecznej. Owszem, zapisy ogólne są, że można przyjąć, ale co się zdarzy, jeżeli w trakcie już realizacji samego projektu jest podpisana umowa. Na początku oczywiście firma komercyjna wywiązuje się z tego, zatrudnia na przykład 5 osób. Później przecież Państwo doskonale wiecie, można tak umilić pracownikom życie, że oni nawet sami poproszą o rozwiązanie umowy o pracę. I co? No powinien zatrudnić kolejnych bezrobotnych. Składa do Powiatowego Urzędu Pracy ten przedsiębiorca wniosek o kolejnych bezrobotnych, no ale wieść się szybko rozchodzi i bezrobotni po prostu mogą zrezygnować. I co wtedy? Jak ma się zachować ten, kto podpisał, po pierwsze ogłosił przetarg z klauzulą społeczną, podpisał umowę, gdzie klauzula społeczna jest i później jest realizacja. Owszem, są kary umowne, ale przedsiębiorca wykaże się. Proszę, zatrudniłem, złożyłem kolejny wniosek o skierowanie bezrobotnych, niestety nie było chętnych, ja wywiązałem się z klauzuli społecznej. To takie wątpliwości są. My owszem zrobiliśmy przetarg, pierwszy przetarg, który robiliśmy, to było związane z projektem miękkim, bo to chodziło przede wszystkim o realizację
projektu systemowego było ogłoszenie przetargu z klauzulą społeczną i tutaj na szczęście wystartowało Centrum Integracji, które wpisuje się w klauzulę społeczną i ten przetarg został rozstrzygnięty, jest zrealizowany projekt rozliczony, także jest wszystko w porządku. Ogłosiliśmy kolejny przetarg na już inwestycyjny i proszę, byłem z jednej strony zaskoczony dwoma rzeczami. Po pierwsze, nie przystąpiła do przetargu żadna spółdzielnia socjalna, mimo to, że klauzula społeczna jest. I druga rzecz, zaskoczenie z kolei ze strony przedsiębiorców. Do tego przetargu przystąpiło 8 firm komercyjnych. Czyli okazuje się, że przedsiębiorcy jednak już też patrząc na to, że bardzo trudno zlecenie pozyskać jest, jest dużo firm, które chcą te zlecenie pozyskać budżetowe, gdzie jest naprawdę pewna wypłata po zrealizowaniu zadania, więc nawet już teraz potrafią się dostosować właśnie do tego jak gdyby dodatkowego obciążenia dla nich, czyli do klauzuli społecznej. Także myślę, że powoli ta klauzula społeczna na pewno zacznie funkcjonować. No nigdy nie będzie tak, że 100% przetargów będzie z klauzulą społeczną, bo no jest to niemożliwe i myślę, że nawet brakłoby wtedy nam bezrobotnych i osób wykluczonych, żeby mogły zrealizować te 15% PKB. Także myślę, że z roku na rok coraz więcej będzie stosowania tych klauzul społecznych. Niemniej jednak są problemy, z którymi państwo musicie zrozumieć, że my musimy się zmierzyć. To niekoniecznie są one po naszej stronie li tylko. Dziękuję. Dziękuję. Pan burmistrz nie wspomniał o takiej instytucji jak Regionalne Izby Obrachunkowe, które zawsze były postrachem samorządów, ale faktem jest, że to jest też jakby element, z którym jakby też jeden z jakby podmiotów, z którym trzeba współpracować w tym zakresie. Znaczy, to, że przedsiębiorcy się dostosowują, ja myślę, że to nie jest złe rozwiązanie, znaczy, bo my mówimy o pewnym efekcie prozatrudnieniowym, czyli ekonomia społeczna tak samo jest tutaj traktowana jak przedsiębiorcy. Mamy ten element równości. Wygrywa ten, kto rzeczywiście to zrobi, zrealizuje. Dobrze by było, żeby w ogóle było to stosowane. Ja też oczywiście sobie zdaję sprawę, że nie wszędzie i nie zawsze klauzule społeczne, tak jak zamówienia zastrzeżone, o którym tu była mowa, dla firm zatrudniających osoby niepełnosprawne, wszędzie i zawsze jest skuteczny i potrzebny. To jest oczywiste. Natomiast dobrze by było, żeby poszukiwać, znaczy inaczej, że przebiło się wreszcie do świadomości społecznej, świadomości tych decydentów różnych, że nie tylko cena, bo wszyscy jesteśmy na tym wychowani, przepraszam, ja tu nie mam pretensji do samorządowców. Wszystkich nas wychowano, że cena jest najważniejsza. W Europie pojawiła się nie tylko kwestia właśnie zatrudniania osób zagrożonych wykluczeniem, firm zatrudniających osoby niepełnosprawne. Pojawiły się zielone zamówienia, czyli związane z ekologią. Bardzo wiele różnych rozwiązań, które muszą się też przebić do naszej świadomości. W związku z tym też pojawił się Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, podjęło się pewnego takiego trudu, no, koordynowania pewnego projektu w wymiarze europejskim z różnych krajów, poszukiwania właśnie dobrych rozwiązań, znalezienia fajnych propozycji dla nas, właśnie zebranych na poziomie europejskim i Małgorzata Lublińska z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego funkcjonuje w tym projekcie. No, może nam powiedzieć parę słów, jak to wygląda rzeczywiście na Zachodzie, bo to, co się tam dzieje, widzimy jasno, czy to, co się dzieje w Europie, w polityce społecznej, więc nie ma się co przejmować różnymi zawirowaniami politycznymi, bo weszliśmy w pewien obszar europejskiego modelu społecznego i to warunkuje, że te rozwiązania będą do nas przychodzić. Od nas natomiast zależy, czy przyjdą szybko, czy szybciej, czy później i w jakim dokładnie kształcie. Bardzo proszę. Witam Państwa. Chciałam Państwu opowiedzieć o projekcie, w który zaangażowane jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Jako instytucja zarządzająca Europejskim Funduszem Społecznym współpracujemy w takiej sieci europejskiej z innymi instytucjami zarządzającymi Funduszem Społecznym w obszarze właśnie wspierania rozwoju ekonomii społecznej. Zastanawiamy się z przedstawicielami Włoch, Belgii, Czech, Szwecji i Wielkiej Brytanii,
w jaki sposób lepiej wydatkować środki z EFS-u na wspieranie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, w tym między innymi w jaki sposób zwiększyć stosowalność klauzul społecznych i dostępności tego instrumentu dla podmiotów ekonomii społecznej. Patrzymy na to trochę z innej strony, nie od strony praktyki. Ciężko było nam dotrzeć do indywidualnych podmiotów stosujących klauzule społeczne, bo pytając ministerstwa, mogliśmy znaleźć jedynie informacje, co robią rządy, aby zwiększyć właśnie stosowalność klauzul społecznych. Otóż w Europie sytuacja wcale nie wygląda lepiej niż w Polsce. Trzeba zacząć od tego, że stan prawny w krajach, które badaliśmy, a chyba już we wszystkich krajach europejskich, pozwala na stosowanie klauzul społecznych. Znaczy one istnieją w porządku prawnym. Dyrektywy europejskie zostały transponowane do prawa krajowego. Niemniej jednak rzecz rozbija się o praktykę. I tutaj różne kraje sobie radzą z promocją klauzul społecznych i w ogóle aspektów społecznych zamówień publicznych. Taką najczęstszą formą zachęcającą, uświadamiającą, promującą klauzulę są oczywiście szkolenia. I te szkolenia dzieją się właściwie we wszystkich krajach, które ankietowaliśmy. Prowadzą je rządy Czech, Włoch, Belgii, Szwecji, Wielkiej Brytanii. Są one również realizowane w Polsce przez Urząd Zamówień Publicznych. Zdarza się też, że rządy przygotowują instrukcje dotyczące stosowania klauzul społecznych i to też w kilku krajach funkcjonują takie dokumenty, które jednak są niewystarczające, nie wyjaśniają wszelkich wątpliwości. Niektóre kraje, na przykład Włochy, zdobywają się na konsultacje z podmiotami ekonomii społecznej, gdzie wysłuchuje się jakby drugiej strony, nie tylko tego, co prawo ma do zaoferowania, ale również jakie są bariery ze strony podmiotów ekonomii społecznej w dostępie do zamówień publicznych. Analizuje się na tych spotkaniach dobre praktyki, omawia się, uzgadnia się właściwie, co należałoby zrobić, żeby ekonomia społeczna była widoczna, odpowiadała na ogłoszenia o przetargach. W Wielkiej Brytanii na przykład wprowadzono dokument 8 zasad zlecania usług w trybie przetargowym podmiotom społecznym. I tam wśród tych zasad jest na przykład, to jest takie bardzo kompleksowe podejście, zaleca się na przykład szacowanie tej wartości dodanej, zaleca się monitorowanie wykonania takich zamówień. I w ślad za tym dokumentem poszło szkolenie dla 3000 urzędników państwowych. Wydaje mi się jednak, że najlepszy przykład pochodzi z Belgii, a właściwie z Flandrii. Jest to takie najbardziej kompleksowe podejście. W ogóle z tych naszych badanych krajów wynika, że kompleksowo do sprawy podchodzą Wielka Brytania i Belgia. Kompleksowo to znaczy programując działania na każdym etapie. I tak na przykład we Flandrii rząd flandryjski stworzył plan działań na rzecz zrównoważonych zamówień publicznych. Zrobił to też rząd Walonii i rząd federalny. Na każdym etapie jest ten, na każdym poziomie jest ten plan działań na rzecz zrównoważonych zamówień publicznych. Jest to o tyle cenny dokument, że jest wynikiem uzgodnień podmiotów publicznych prowadzących politykę w różnych obszarach. Tych podmiotów publicznych, które zajmują się ochroną zdrowia i pomocą społeczną, i edukacją, i zatrudnieniem, i ochroną środowiska. I to jest dokument dwuletni, następny ma być trzyletni, na lata 2009-2011, także znam dokument, nie wiem, jakie są wyniki jego realizacji. Niemniej jednak warto zauważyć, że stworzenie planu zamówień publicznych, czyli zebranie od tych wszystkich podmiotów informacji na temat planowanych zamówień,
a także umieszczenie w tym planie wskazówek, jak stosować zrównoważone zamówienia, tak zwane zielone zamówienia, zamówienia społeczne aspekty zamówień publicznych, jest bardzo pomocne dla podmiotów zamawiających i pełni rolę edukacyjną dla zainteresowanych podmiotów chcących odpowiadać na te zamówienia. I z tego planu na przykład dowiadujemy się, że jest pewien procent zamówień zastrzeżonych dla ekonomii społecznej. Dotyczy to pewnych usług, również bardzo pieczołowicie zidentyfikowanych. Jakie usługi mogą być dostarczane przez podmioty ekonomii społecznej? Te zamówienia są, one mogą się odbywać jedynie do tych progów europejskich zamówień publicznych i najczęściej są realizowane poprzez negocjacje bez ogłoszenia. Tego nie jest dużo, ale ważne jest, że jest taka wola polityczna i wysiłek tych wszystkich podmiotów publicznych, aby zidentyfikować z jednej strony podmioty ekonomii społecznej, a z drugiej strony usługi. Powstaje lista usług i lista produktów, które mogą być dostarczane przez te podmioty. I jeszcze chciałam tylko powiedzieć króciutko, bo wiem, że nie mam dużo czasu, ale tak jak na poziomie decyzyjności politycznej pracuje ten zespół składający się, zespół u nas powiedzielibyśmy regionalny, tam na poziomie regionu Flandria, zespół składający się z przedstawicieli tych różnych instytucji publicznych, to tak na poziomie jakby realizacji tej polityki, tej woli politycznej powstał taki help desk, czyli jest to infolinia, gdzie można zasięgnąć informacji na temat stanu prawnego, na temat różnych możliwości. Jest też strona internetowa, gdzie znajdują się przykłady specyfikacji, już takich zatwierdzonych, przykłady sformułowania klauzul, a także kryteria, bo często też tutaj trudność polega na sformułowaniu kryteriów potem oceny, tak? Poza tym poprzez tą stronę internetową prowadzi się również sieć, znaczy możliwe jest nawiązywanie kontaktów pomiędzy podmiotami publicznymi, które stosują te klauzule społeczne, wymiana doświadczeń, jak to zrobili, czego można się od innych nauczyć. A także ten helpdesk jest odpowiedzialny za organizację szkoleń takich szytych na miarę, to znaczy jest zapotrzebowanie i oni odpowiadają na takie szkolenia. Oczywiście to wszystko pociąga za sobą konieczność zatrudnienia nowych ludzi, a także przewidzenia w budżecie środków na egzystowanie takiego punktu pomocy. Niemniej jednak jest to praktyczny wyraz tejże woli politycznej, którą właśnie można tam zauważyć. I jeszcze tylko powiem, że bariery, problemy, jakie stoją przed lepszym upowszechnieniem klauzul społecznych są bardzo podobne jak te w Polsce. Przede wszystkim wszyscy nasi respondenci zwracali uwagę na brak wiedzy w sektorze publicznym, po co się stosuje klauzule społeczne, ale właściwie po co. Jaka to jest korzyść, dla kogo to jest korzyść i jak tę korzyść wyrazić w liczbach. Ponieważ nie są zbyt upowszechnione, takie narzędzia pomiaru wartości dodanej, nawet w zamówieniach publicznych istnieją, tylko one nie są upowszechnione, nie są stosowane, wiedza o nich nie jest tak znowu łatwo dostępna. Druga rzecz to zwraca się uwagę na słabość podmiotów ekonomii społecznej w tej sferze administracyjnej, umiejętności przygotowania dobrej oferty, wyrobienia się z tym na czas. Poza tym do życzenia pozostawiają wiele standardy jakości oferowanych usług, a także innowacyjność, rozumiana najprościej jako chęć zmiany, chęć wzięcia udziału, chociażby stworzenia takiej oferty, nawet jeśli się nigdy tego wcześniej nie robiło. Poza tym walka z uprzedzeniami takimi, że zrównoważone zamówienia są drogie, że są niskiej jakości, że nie wiadomo, gdzie szukać dostawców. No i oczywiście powszechną bolączką jest brak dostępu do dobrych praktyk, bo jeśli chce się przekonać nowy samorząd,
nowy podmiot publiczny do dostosowania klauzul, to dobrze by było pokazać, jak to zrobił ktoś inny z powodzeniem, jak to wyszło. Natomiast nie ma tych dobrych praktyk, tak na zawołanie nie wiadomo właściwie, gdzie ich szukać. I tutaj kłania się problem braku monitorowania i zbierania danych. Niektóre państwa starają się już z tym sobie radzić, inne jeszcze do tego nie doszły. Dziękuję bardzo. Jak widzicie państwo, znaczy jest wiele kwestii, które jest przed nami na poziomie krajowym Ministerstwa Pracy, Krajowego Centrum Ekonomii Społecznej, ośrodków wsparcia, ale też proszę zwrócić uwagę, że są takie kraje, w których nikt się nie boi słowa, że jest społeczne, że spójność społeczna jest tak samo ważna jak spójność gospodarcza i nikt się nie boi naruszyć reguł rynkowych, bo spowoduje to jakieś niewiadome jakieś skutki. Czyli nie jest to tak, jak często nam się wmawia, że najważniejsze są tylko te kwestie cenowe i tylko te kwestie zagrożenia konkurencyjności, że można równie dobrze uwzględniać te kwestie społeczne. Rzeczywiście to jest dobry, ten projekt jest bardzo dobry, bo on pokazuje nam, jakie są możliwości. Powiedziałbym nawet odpowiedzieć na pytanie, jak żyć? Więc na to odpowie nam Karolina Tyran-Juraszek, ekspert ekonomii społecznej. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ma możliwości, w ramach zintegrowanego systemu wspierania ekonomii społecznej pojawiły się nowe możliwości budowania działań na rzecz wsparcia klauzul społecznych. My oczywiście nie ośmielimy się powiedzieć, co ministerstwo powinno zrobić, ale co tak naprawdę mogłoby zrobić w tej sferze właśnie na podstawie tych naszych tutaj przemyśleń. Bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Tak, mogłoby pozbierać właściwie te wszystkie doświadczenia europejskie, te doświadczenia naszych samorządów, które starają się stosować klauzule społeczne, wziąć wyniki badań Instytutu Spraw Publicznych, posłuchać praktyków, jakim jest na przykład Spółdzielnia Socjalna Bydgoszczanka, dostać do tego jeszcze rekomendacje jako kropkę nad i od Urzędu Zamówień Publicznych i po prostu to robić. No ale sprawa chyba nie jest taka prosta. Ja się bardzo cieszę, że w zintegrowanym systemie wsparcia ekonomii społecznej będzie szansa zająć się na poważnie klauzulami społecznymi i trochę się odniosę do tego, co ty, Tomku, powiedziałeś o tych dwóch poziomach. Z jednej strony poziom pracy z administracją publiczną, właśnie z samorządami, ale nie o wizji, słuszności, solidarności, wartościach i tak dalej, tylko myślę tutaj o, bo to jest nie tylko z perspektywy kultury prowadzenia urzędu ważne czy potrzebne. Znam samorządowców, którzy bardzo chcieliby pomóc, zatrudnić, zlecić, kupić i tak dalej, tylko nie wiedzą po prostu, jak to zrobić. Myślę sobie o tych możliwościach, które ten projekt na przykład mógłby nieść, zwyczajnie o twardych narzędziach dla samorządowców, dla tych, żeby nie tylko mówić o tym, jakie to jest ważne, natomiast żeby ich po prostu, tak jak na seminarium organizowanym przez Instytut Spraw Publicznych, naumieć ich na nowo, bo oni się już naumieli, są w tym naumieniu bezpieczni, czują się bezpieczni, to poczucie bezpieczeństwa jest po prostu zaspokojone i muszę państwu powiedzieć, że samorządowcy mają duże poczucie lęku, jeśli chodzi o ustawę zamówień publicznych i na przykład regionalną izbę obrachunkową. No i warto by było im dać po prostu narzędzia, tak? Formularze, specyfikacje, to wszystko, o czym też rekomendacje europejskich krajów mówią. Także trzeba po prostu to onarzędziowić i pokazywać, jak to stosować i w tym kierunku uczyć. Z drugiej strony to jest też wyzwanie dla sektora, czyli sektor ekonomii społecznej musi się naumieć startować w przetargach, naumieć tego, jak się wypełnia specyfikację przetargową, jakie wreszcie się ma usługi i produkty. W ogóle myślę, że
ambasadorem ekonomii społecznej są właśnie usługi i produkty. I my nie musimy tylko przekonywać, że jesteśmy tutaj potrzebni, że robimy ważne rzeczy, ale pokazywać to, co robimy przez te produkty i usługi. Samorządowcy nie wiedzą w ogóle nie tylko czym jest ekonomia społeczna, ale co można w tym sektorze i dzięki temu sektorowi kupić albo jaką potrzebę po prostu zaspokoić. I my to musimy pokazywać, konkretne produkty i konkretne usługi, a także je potrafić wycenić, tak, żebyśmy też no, byli konkurencyjni cenowo, a z drugiej strony no, potrafili zrobić taki biznesplan, żeby nam się to po prostu zwyczajnie ekonomicznie także opłacało. Myśląc w ogóle o klauzulach społecznych, od razu ja myślę o tym w kategoriach społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, trochę w szerszej kategorii. Tak jak już mówimy i współpracujemy przecież od wielu lat z sektorem biznesowym, nazywając po prostu biznes społecznie odpowiedzialnym, ale biznes woła, dajcie nam produkt, dajcie nam usługę, my kupimy, nam potrzeba, jak gdyby chcemy się w to zaangażować, wiemy jaka jest z tego wartość dodana także bezpośrednio dla firmy. To samo, jak gdyby ten sam przekaz musi iść do samorządów. Nie mówiąc o tym, tak nie przykuło to, co pani mówiła, o tym właśnie, że nie ma takiego obowiązku. Jeżeli samorząd mówi, że nie ma takiego obowiązku, to przecież cały społecznie zaangażowany biznes tym bardziej nie ma takiego obowiązku, a jednak angażuje się w działania społeczne. Co więcej, w tej chwili konkuruje między sobą o na przykład tytuł dobroczyńcy roku, o tytuł biznesu zaangażowanego, bo wie, że przekłada mu się to po prostu na właśnie poprawę własnego wizerunku, na to, że jego produkty są chętniej kupowane, na to, że niesie się za tym jakaś wartość dodana. I tak a propos wartości dodanej, bo tutaj też jak nauczyć, jak szacować, w ogóle oceniać, wyceniać wartość dodaną i ją obliczać. Są takie narzędzia. W tej chwili ja osobiście realizuję taki projekt, ale kieruję go bardziej do organizacji pozarządowych, do podmiotów ekonomii społecznej, jak wycenić, wyliczyć właśnie to oddziaływanie społeczne. Jest to możliwe. Zachęcam do takiej starej publikacji Jak mierzyć niemierzalne. W tej chwili przekładamy to na narzędzie do liczenia i może następnym etapem będzie nauczenie tego sektor publiczny, bo to po prostu można zwyczajnie policzyć, tylko nie dzieje się to w kategorii jednego roku budżetowego, nie dzieje się to w kategorii nawet kadencji czteroletniej, tylko to są pewne wyliczenia tej wartości dodanej, którą trzeba widzieć w kategoriach 10-20 lat, która przed nami. I myślę, że o taką wiarygodność warto powalczyć i taką odpowiedzialność wziąć. Z jednej strony administracja na siebie właśnie, z drugiej strony sektor publiczny, aby te usługi i tych produktów dostarczać. Dziękuję bardzo. Ja Państwu obiecałem, ponieważ niestety, znaczy mam ograniczony czas, ale obiecałem Państwu, że jeżeli ktoś będzie chciał coś skomentować, powiedzieć, jest to możliwe. Mamy dwa mikrofony na sali, więc bardzo proszę o podniesienie ręki i widzę tam głos. Czy można tam przekazać mikrofon? Znaczy nie zachęcam do bardzo burzliwej dyskusji, bo za chwilę nas zorganizuje przerwa kawowa tu za ścianą, ale mamy troszeczkę czasu. Bardzo proszę. Anna Furmańska, jestem doradcą rozwojowym w Ośrodku Ekonomii Społecznej Centrum Opus Łódzkie. Mnie intryguje taki temat, który właściwie nie by był tutaj poruszony, ani nie znalazłam materiału, który by to poruszał. Czyli zamówienia poniżej 14 tysięcy euro i temat możliwości umieszczenia w regulaminie zamówień jakiegoś zapisu, który by w jakiś sposób upoważniał samorządy do zakupu produktów związanych z ekonomią społeczną, proste kartki świąteczne, inne rzeczy, żeby to było z jednej strony dokument taki, który motywuje podmioty ekonomii społecznej do tego, że warto na przykład rozwijać działalność odpłatną, działalność gospodarczą, bo mamy zapis w gminie, że
priorytetowo będą traktowane tego typu działania, działania z zakresu ekonomii społecznej, a z drugiej strony no, dające taki trochę haczyk na gminę, że i możliwość dla nich, nie haczyk, możliwość, że szukając wykonawcy prostej czynności, mogą również zawrzeć taki element. Ja szukając jakby odpowiedzi na to, znalazłam tylko taką mało pocieszającą informację, że regulamin zakupów jest oparty o ustawę o zamówieniach, o finansach publicznych, czy jakby nie ma związku na nigdzie wprost z zamówieniami, ale nie wiem, czy państwo mają taką jakąś praktykę, doświadczenie, czy powiedzmy ten regulamin może być elementem albo powinien być elementem strategii rozwoju gminy i w związku z tym w jakiś sposób konsekwentnie może być realizowany w oparciu o zapisy tam. Jeżeli tam się pojawi wsparcie ekonomii społecznej, to automatycznie można w samych zamówieniach to robić. Wydaje mi się, że to jest ważny temat, bo w moim pracy najczęściej mam do czynienia jednak z podmiotami ekonomii społecznej, które byłyby zainteresowane realizowaniem zleceń na poziomie 500 zł albo 5000 zł, a nie 14 tysięcy euro. Dziękuję bardzo. Ta sprawa była wielokrotnie też przedmiotem dyskusji. Wszyscy, którzy pracowali w sektorze publicznym, a też miałem tą przyjemność, sen z oczu spędzały zamówienia, czy zakupy poniżej 14 tysięcy euro, które teoretycznie nie są objęte ustawą prawem zamówień publicznych, ale ponieważ nie są objęte, to wtedy wszyscy odwołują się do zapisów ustawy o finansach publicznych, racjonalności i tam paru jeszcze innych wdzięcznych zasad, co powodowało, że regulaminy wymyślane w tym zakresie są, powiedziałbym, czasem to często bardziej skomplikowane niż samo zamówienie. Że prawo zamówień jest bardziej przejrzyste. Ale my zwróciliśmy na to uwagę i w czasie prac nad ustawą o przedsiębiorczości przedsiębiorstwie społecznym i tak naprawdę rozwiązaniem tej kwestii wspólnie wydyskutowaliśmy to z prawnikami jest stworzenie przepisu prawa materialnego, który będzie mówił, że w zakupach poniżej 14 tysięcy euro, do których nie stosuje się zamówień publicznych, możemy na przykład preferować podmioty ekonomii społecznej. Oczywiście tam musimy pewne warunki określić. Taki przepis jest przygotowany w kontekście ustawy. My jeszcze go będziemy, jeszcze oczywiście wymaga to konsultacji z Urzędem Zamówień Publicznych i innymi instytucjami, ale on przede wszystkim, on to powinien to przełamać. Eksperymentalnie też powiedziałbym, ale może nie eksperymentalnie, wpisaliśmy to do zasad finansowania programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Tu gdzieś później w pomrokach dziejów to zaginęło. Niemniej jednak to jest moim zdaniem jedna z kluczowych kwestii, czyli w ustawie o przedsiębiorstwie społecznym ten przepis na pewno się znajdzie, bo był bardzo mocno, czyli mówimy klauzule społeczne, czyli tam, gdzie są zamówienia powyżej progu i to, co jest poniżej. To jest moim zdaniem, to słusznie pani zwróciła uwagę, jak 2 razy 2 jest 4, musimy to na wprost zapisać tak, żeby żaden pracownik urzędu nie miał wątpliwości, że ma takie prawo na przykład dokonać wyboru spośród podmiotów ekonomii społecznej taki zakup. Nie mówimy tu o rezygnacji w ogóle, przepraszam, z konkurencyjności, ale mogę pewien krąg podmiotowy określić. Bardzo proszę, czy jeszcze ktoś, bo na pewno to Tomasz Szymanek będzie chciał jeszcze 2 słowa skomentować. Jeżeli nie ma, Tomku, proszę cię. Nie, ja tylko jedno zdanie tak trochę na koniec też, korzystając z okazji, że mamy tutaj też przedstawicieli administracji rządowej, to ja bym jeszcze raz to, co powtarzam przy każdej okazji, tak, zwłaszcza bym powiedział te resorty, które starają się wspierać rozwój ekonomii społecznej, żeby też dały ten dobry przykład samorządom, tak, i same spróbowały zastosować te klauzule w praktyce, tak. Ja wiem, że to jest znowu kwestia przekonania i pewnej woli politycznej, ale naprawdę taki przykład mógł być bardzo, bo trochę wychodzi na to, że szewc bez butów wchodzi, tak? Bo promujemy te klauzule, ale sami ich nie stosujemy, więc jeszcze. Apeluję, żeby jeszcze. To rzeczywiście, jeszcze, żeby o tym myśleć, nawet drobne kroczki, ale to może bardzo stymulująco podziałać tam na dole. Burmistrz Gliner jeszcze w obronie samorządów. Oczywiście, nie tylko, urzędników państwowych też. Proszę państwa, wszystkich nas, urzędników, ktoś kontroluje. Zapomnieliśmy tutaj o tych kontrolujących, żeby oni też wiedzieli, o co w tym wszystkim chodzi, bo jak protokół wysmarują, to zanim się wytłumaczysz, to już dawno ciebie nie ma.
Tak, znaczy a pospolitość skrzeczy, tak? Ale myślę, że właśnie po to są nam potrzebne te wszystkie działania, o których tu mówimy. I ten projekt, znaczy, ja powiem szczerze, bardzo wiele obiecujemy sobie po tych działaniach Ministerstwa Pracy, bo to musi, znaczy ja myślę, że to nie, znaczy z jednej strony poprawy przepisów w tych podprogowych zamówieniach, zakupach, natomiast jeżeli chodzi o te klauzule społeczne, to już w tej chwili rzeczywiście to jest, ale to nie jest tylko kwestia nauczenia urzędników samorządowych czy rządowych, ale również szkolenia dla ludzi z RIO i innych instytucji kontrolujących, żeby tak naprawdę oni też to rozumieli. Tak, Karolina jeszcze? Ja chciałam jeszcze a propos tego tutaj regionalnego wymiaru, z tych przykładów europejskich i nie wiem, czy odnośnie pytania z sali, powiedzieć, że takim twardą wytyczną, czy jakimś kierunkiem, czy coś, co możemy dopisać, zapisać, przynajmniej pomyśleć o tym, są te tworzone regionalne programy na rzecz ekonomii społecznej, którym no, za chwilę się zacznie proces wypełniania tych programów treścią i tam wyraźnie na poziomie wojewódzkim możemy po prostu właśnie zrobić regionalnie listę usług, listę produktów, listę podmiotów ekonomii społecznej, które są w stanie pewną usługę społeczną dać, tak, zaspokoić, a którą z kolei samorząd na terenie województwa może kupić. Także to jest, wydaje mi się, też ten moment, żebyśmy o klauzulach społecznych nie zapominali. Myślę, że szybciej chyba będziemy mieć te programy na poziomie regionalnym niż ustawę o przedsiębiorczości społecznej. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Jak widzicie Państwo, znaczy to już jest trzecia konferencja dotycząca klauzul społecznych w dosyć krótkim okresie czasu, co pokazuje jakby na wagę problemu. Teraz musimy przejść od, no właśnie, już widzę, tak, widzę jeszcze jedną tutaj chętną. Musimy przejść tak naprawdę, jak mówi klasyk, od opisywania świata do jego zmiany, więc w tej chwili rzeczywiście w tym projekcie i w tych działaniach Ministerstwa Pracy musimy przejść do aktywnych działań. Bardzo proszę, jeszcze jeden, to już ostatnich głosów. Dostaję jakieś tajemnicze karteczki, że powinniśmy już skończyć. Proszę bardzo. Последний недолго, если вы сможете переводить, пожалуйста, потому что я не говорю по-польски. Я представляю Украину. Вы говорили о странах Евросоюза, которые идут вперед по развитию, так скажем, общественных предприятий. У нас действующее общественное предприятие. Я представляю город Новоазовск, Людмила Чорикова, общественное предприятие «Спектр Плюс». Его учредила инвалиды, общественная организация инвалидов и бизнес-структура. Так вот, о государственных заказах. Мы долго боролись со всеми вот препятствиями, которые возникали. И ну, сейчас мы вышли на плановые государственные заказы. То есть Управление труда и соцзащиты дает работу нашему предприятию. И это уже запланировано на уровне местной власти. Это один из примеров развивающихся социальных или общественных предприятий в Украине. Спасибо. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za ten ważny głos tu koleżanki z Ukrainy. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos, zanim zostaną wyłączone mikrofony? Czyli tak naprawdę podsumowując, już nie, rzeczywiście kończy się nasz czas, więc chciałbym tylko Państwu przypomnieć, w tej chwili myślę, że koniec już takiego, jak to kiedyś mówił przewodniczący związku, koniec wiecowania, czas do roboty, tak? My musimy rzeczywiście bardzo mocno wziąć te wszystkie uwagi, te wszystkie zastrzeżenia, czy te wszystkie sugestie, zebrać w pewną całość i przetworzyć to na bardzo konkretne działania. Te konkretne działania, ja myślę, że one są, już, mogą się już rozpocząć, czy zostać przygotowane jeszcze w tym roku, bo tak naprawdę my do, jakby musimy, mam wrażenie, że pod nowy okres programowania, gdzie mówimy o nowych programach ekonomii społecznej, wojewódzkich programach ekonomii społecznej, o czym tu Karolina mówiła, musimy wskazać jako ten, oprócz systemu pożyczkowego, system właśnie klauzul społecznych, jako te podstawowe instrumenty rozwoju ekonomii społecznej. Bo tak naprawdę nie możemy już liczyć na jakieś zastrzyki, kroplówki. My musimy wywalczyć swoje miejsce na rynku, ale to miejsce możemy wywalczyć w przyjaznym środowisku. I te klauzule takie środowisko mogą stworzyć. Ale do tego to musimy jeszcze, jakby przed nami jest jeszcze wiele pracy i musimy wykonać bardzo wiele zadań.
Dziękuję bardzo przede wszystkim Państwu za udział, dziękuję panelistom za uczestnictwo i mam nadzieję, że następnym razem spotkamy się w sprawie klauzul już w sprawie takich, powiedziałbym, dalej jakby dużo dalszym niż w tej chwili, czyli nie będziemy mówić jak jest, tylko co zrobiliśmy do tej pory. Dziękuję bardzo.